Nawalny wraca do Rosji. Wyciekło nagranie ludzi z PiS. InPost wejdzie na holenderską giełdę. I na koniec dziwna ciekawostka dnia. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dalej taki góralski klimat. Zostawiajcie łapki w górę, żeby ciepło było, bo w kominku już zgasł ogień i nie mam już drewna. Lecimy z pierwszym tematem. For my job and for the people who surrounding me, I'm not let them down. And I'm trying to not to reflect about it all the time. Rosyjski opozycjonista Aleksander Nawalny wraca do Rosji pomimo tego, że służby więzienne zwróciły się do sądu w Moskwie, by karę w zawieszeniu, na którą został skazany w 2014 roku, zastąpić wykonaniem kary, a więc odbywaniem wyroku w kolonii karnej. Aleksander Nawalny zdecydował, że przyleci do Moskwy rejsem linii lotniczych Pobieda. Swoją decyzję ogłosił na Twitterze, pisząc, że nigdy nie brał pod uwagę opcji życia poza ojczyzną. Nawalny jest obecnie w Niemczech, gdzie przechodzi leczenie po próbie zaincydentowania go bojowym środkiem chemicznym. Według władz niemieckich środek ten należał do grupy tzw. nowiczoków, trucizn opracowanych przez chemików jeszcze w ZSRR. Nawalny uważa, że za próbą jego trucia stały władze Rosji, w tym prezydent Władimir Putin. Putin jest tak wściekły, że przeżyłem po tym, że kazał Federalnej Służbie Więziennictwa iść do sądu i żądać zmiany wyroku w zawieszeniu na realne. Napisał Nawalny na swoim Twitterze. Opozycjonista podkreślił, że 30 grudnia 2020 roku wygasł okres próbny, na który sąd zawiesił wykonanie kary, wydając wyrok w 2014 roku. Wniosek służb więziennych został zarejestrowany w sądzie w Moskwie w poniedziałek. FSIN powołuje się na niedopełnienie zobowiązań nałożonych na Nawalnego oraz uchylenie się od zrekompensowania szkód bądź popełnienie nowego przestępstwa. W przeszłości FSIN już zwracała się do sądu o zarządzenie wykonania kary więzienia dla Nawalnego, ale sąd odrzucił te wnioski. And now from my experience, it's not a theoretical for me that if they will try to kill me, do I feel some fear? Will I abandon my job because they try to kill me? And from my experience, personal experience, I just now know I don't feel any fear. Facet ma wielkie jaja, to trzeba mu przyznać. Prezydent Rosji, czyli de facto dyktator Putin, chciał go zlikwidować, tam przeżył, wyleczył się i mimo tak olbrzymiego zagrożenia wraca do Rosji. Albo jest niespełna rozumu, albo ma jakiś backup, bo ciężko tu uwierzyć, że w przypadku zagrożenia życia wraca do państwa, bo jest patriotą. Bo wiecie, martwy patriota w żaden sposób nie przyda się swojemu krajowi. Dlatego z całą pewnością ma on jakiś tam układ. Tylko jaki? Bo układ z władzą może mieć, ale jest jej przeciwnikiem, więc ciężko tu wskazać na jakiś backup, który byłby wystarczająco silny, aby przeciwdziałać sile Putina na jego terytorium. W tym momencie ciężko tu o jakieś jednoznaczne wnioski. Zaczekajmy może na to, co się stanie po jego wylądowaniu w Rosji i na pewno będziemy was informować, jak tylko sytuacja będzie się rozwijać. Dlatego koniecznie kliknij te subskrypcje, żeby niczego nie ominąć. Już? Świetnie. Następny temat. Po ujawnieniu kontrowersyjnych nagrań rozmów wałbrzyskich działaczy Prawa i Sprawiedliwości, prezes Jarosław Kaczyński zdecydował o rozwiązaniu organizacji. Telewizja Dami opublikowała fragment rozmowy działaczy dolnośląskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, która została potajemnie nagrana przez ich partyjnego kolegę. Tacy sami ludzie jesteśmy jak ci z PO czy SLD, niczym się nie różnimy i każdy jest pazerny. Każdy by coś chciał, tylko różniły się szefami. Słyszymy na nagraniu. Konflikt w wałbrzyskim środowisku PiS zaczął narastać, gdy do Parlamentu Europejskiego została wybrana Anna Zalewska. Była minister edukacji, do tej pory pełniła władzę w lokalnych strukturach partii. Po wyjeździe Zalewskiej do Brukseli szefem okręgu został Michał Dworczyk, jednak zajęty karierą w Warszawie na swojego przedstawiciela wyznaczył Kamila Zielińskiego, ówczesnego wicewojewodę dolnośląskiego. Ta decyzja spotkała się z oporem lokalnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Część z nich napisała w tej sprawie petycję do Jarosława Kaczyńskiego, jednak niektórzy z polityków uważają, że polityczny konflikt
może być dla nich szkodliwe. I właśnie tego dotyczy potajemne nagranie rozmowy działacza PiS. Dyskusje toczyły się w gabinecie Investpart Development, spółki uchodzącej za przechowywalnię lokalnych polityków partii rządzącej, podaje lokalne wydanie Gazety Wyborczej. Bartłomiej Grzegorczyk, były doradca wicewojewody, i Janusz Czyż, ojczym Kamila Zielińskiego, przekonywali Radosława Łozińskiego, aby ten usunął swój podpis pod petycją przeciwko Zielińskiemu. Czego ty, człowieku, słowo na K, prowokujesz? Mówi Czyż. Ja doceniam, że jesteś odważny chłop i nie spier jak reszta, ale nie prowokuj, bo K, człowieku, zniszczą cię. Nie działaj przeciwko, stań sobie K, grzecznie z boku. Podpisałeś petycję K, a po co, do czego? 10 osób was poprze na 100 i później do czego się będą przypie? Ostrzega. Jeden dał ci pracę, drugi może ci ją odebrać, dodaje Grzegorczyk. Obaj politycy w rozmowie podkreślają, że nominacja Kamila Zielińskiego odbyła się za zgodą najwyższych polityków PiS w Warszawie. Powiem ci, słowo na K, to było rozpatrywane od samej góry, słowo na K, od samej góry. I powiedziane jest tak, masz robić tak, by było dobrze i tyle. I nikt mu nie wejdzie. Ani pani europoseł, to będziemy tylko zapraszać. I też nie będzie mogła mieszać, ani coś. Przez tyle lat to już miele i zawsze wewnętrznie się napier. Przez tyle lat, rozumiesz co to znaczy? Tłumaczy Czyż. Dzisiaj komitet terenowy w Wałbrzychu został rozwiązany, a wszystkie osoby, które były członkami Prawa i Sprawiedliwości w tym komitecie zostały skreślone z listy członków Prawa i Sprawiedliwości. Taśmy to specjalność naszej władzy, każdej władzy. Jak to możliwe, że ci ludzie co chwilę dają się nagrywać? Przecież to jest aż żałośnie nieprofesjonalne. A sama treść, czy kogoś jeszcze zaskakuje? Chyba wszyscy dobrze wiedzieliśmy, jacy to są ludzie i chyba wszyscy też wiemy, że polityka to układy polegające na szantażu. Ale mimo wszystko warto tu zwrócić uwagę na to, co się w PiSie dzieje. Dobrze wiemy o konflikcie u szczytów władzy na froncie Kaczyński, Morawiecki, Ziobro, ale jak widać, nawet u podstaw, czyli lokalnych struktur partii PiS, są takie jaja. Wiecie, jak u szczytu coś się dzieje, to jeszcze nie jest katastrofa, ale jak fundamenty zaczynają się sypać, no to już jest poważniejszy problem. No i dobra, mówimy tu o jednym przypadku, ale to jeden nagrany przypadek. To tylko świadczy o tym, że jest ich masa, a to z kolei też świadczy o tym, że PiS ma poważne problemy. Przypomnę jeszcze, co się tam u góry dzieje. Ziobro dalej stoi przy swoim, że Unia to samo zło, a Morawiecki to miękiszą. Senatorowie PiS nie chcą dalej uznać Bidena za prezydenta i nasze relacje z USA za chwilę legną w gruzach. Duda w ogóle nie ma o czym mówić. W sensie on nie ma prawa głosu. My mamy o czym mówić. My mówimy o tym, że Duda nie mówi nic. Zagmatwane, nie? Ale spokojnie. Bardziej zagmatwane jest wejście impostu na holenderską giełdę. Zapraszam. Potwierdziły się pogłoski o debiucie impostu na giełdzie w Holandii. To kolejna faza naszego rozwoju. Chcemy rozwijać nasz biznes międzynarodowo, komentuje prezes Rafał Brzoska. W połowie lutego spekulowano na temat oferty publicznej akcji impostu na giełdzie w Amsterdamie. Agencja Reuters powoływała się przy tym na swoje źródła zbliżone do firmy. Teraz oficjalnie głos zabrała sama spółka i jej prezes. Operator sieci paczkomatów ogłosił zamiar wprowadzenia swoich akcji. Planowana oferta ma obejmować sprzedaż istniejących akcji inwestorom indywidualnym. Fundusze zarządzane przez BlackRock Capital World Investments i GIC PTE zawarły umowę nabycia akcji na łączną kwotę 1,36 mld euro, działając jako inwestorzy podstawowi. Celem wejścia na giełdę w Amsterdamie jest wzmocnienie profilu, rozpoznawalności i wiarygodności marki zagraniczną. Ma to m.in. szerzej otworzyć drzwi do ekspansji paczkomatów do nowych krajów. Jak wskazuje spółka, ma to też zapewnić dodatkową elastyczność finansową i różnorodność poprzez dostęp do szerszych gamy opcji pozyskiwania kapitału. Bezpośrednich korzyści finansowych samego debiutu giełdowego Impost nie będzie miał. Spółka podkreśla, że nie otrzyma żadnych wpływów z oferty sprzedaży. Pieniądze trafią do akcjonariuszy, którzy sprzedają swoje udziały. Zastanawiające jest, dlaczego debiut odbędzie się w Amsterdamie, a nie w Warszawie. Z jednej strony mamy to, że Impost działa głównie w Polsce, ale z drugiej rozpoznawalność marki za granicą właśnie buduje się na giełdach zagranicznych. Taka rozpoznawalność otwiera też wiele drzwi, które zamknięte są dla firm małych, niewidzialnych, czyli takich, które działają na jednym lokalnym rynku i też na tym rynku sprzedają swoje akcje. Taka dywersyfikacja daje większy dostęp do pieniądza. Holenderska giełda jest giełdą międzynarodową, co przyczynia się też do tego, do takiego dużego zainteresowania inwestorów, więc z większym kapitałem.
A wy jak myślicie, Impos to dobra inwestycja, czy może lepiej się wstrzymać i zobaczyć, jak sobie będzie radzić przez jakiś czas na giełdzie i dopiero wtedy podjąć decyzję? Dobrze wiecie, gdzie o tym pisać, komentarze są wasze, a teraz ciekawostka dnia. Works as a sound and lighting technician for a local theater. Sposobów na obejście koronawirusowych przepisów ludziom nie brakuje, ale niektóre sprawiają, że można się złapać za głowę. Małżeństwo w Kanadzie wpadło na pomysł, jak wyjść na dwór podczas godziny policyjnej. Żona wyprowadziła męża na smyczy. W niektórych rejonach Kanady od soboty 9 stycznia między 20 a 5 rano obowiązuje godzina policyjna. Lokalne media pokazały, że w sobotę około godziny 21 czasu lokalnego patrol policji zauważył w mieście małżeństwo, które poruszało się w stronę centrum miasta. Dodatkowo uwagę funkcjonariuszy przykuł fakt, że kobieta prowadziła mężczyznę na smyczy. Podczas kontroli zatrzymana utrzymywała, że prowadzony na smyczy mężczyzna to wyprowadzany na spacer pies. Policjantów najwyraźniej nie przekonał ten argument, bo para otrzymała po $1,500 kanadyjskiej grzywny. Małżeństwo obrażało policjantów oraz twierdziło, że nie zapłaci przyznanej im kary. Para upierała się, że przestrzega zasad, które wprowadził premier. Rzeczniczka prasowa policji przekazała w nawiązaniu do tego incydentu, że na spacer podczas godziny policyjnej trzeba wyprowadzić prawdziwe zwierzę. W czasie godziny policyjnej na ulicach mogą przybywać jedynie osoby wracające z pracy oraz osoby wyprowadzające psy na spacer. Spacerować nie można dalej niż kilometr od domu. Już w pierwszy weekend od wprowadzenia godziny policyjnej w całej prowincji funkcjonariusze przyznali około 750 mandatów. I'm a Dalmatian. They want to be on the go all the time. They're an active animal. No dobra, tylko dlaczego pies mówi? Skoro ten facet to pies, to dlaczego mówił? Przecież psy chyba nie mówią, nie? No ale dobrze, że ludzie robią takie rzeczy, przynajmniej w ciężkich czasach są w mediach takie perełki, z których można się zwyczajnie pośmiać. Zobaczcie, niby lockdown, niby godzina policyjna, czyli straszne rzeczy, a mimo to śmiejemy się z kobiety, która wyprowadzała swojego męża na smyczy na spacer. Ci policjanci, co im mandat wlepiali, powinni wykazać się trochę większym poczuciem humoru. W ogóle w prawie powinien być taki czynnik uniewinniający za totalny idiotyzm. To znaczy, że jak ktoś wykaże się skrajną głupotą, to powinien być uniewinniany. W końcu wiecie, no głupi to bezbronny. Z kolei naszą bronią jest oczywiście drętwy suchar. Ksiądz do ateisty na krześle elektrycznym. Czy ma pan jakieś ostatnie życzenie? Tak, mógłby mnie ksiądz za rękę trzymać? Tego drętwego suchara mamy od... tego pana, nie wiem jak to się czyta, ale oczywiście otrzymujesz od nas złotego księdza. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Pocztawki Macieja Reaktywacja, na którą z całą serdecznością cię zapraszam, a tymczasem ja już się będę żegnał. Trzymajcie się cieplutko, no i na koniec jeszcze muzyka od jednego z was, do której link na samym dole opisu. Trzymajcie się, no i hej. Słuchasz rapu z tych osiednich chłopaku, ten towar wali w głowę, jakbyś dostał młotem matole. Nie będę twoim idolem, bo mam to gdzieś chyba pojąłeś. Takim jak ty zakładam na głowę czarny worek koleś. To podejdź, to przypierdolę, wersy odbite na czole. Co się stało z tobą ziomek, to powiedz, chyba żeś poległ, hej. Nie raz, nie dwa miałem tu dziwne pojęcie.